dziękuję, że tak dużo osób tutaj się zgromadziło. Jeszcze będzie więcej jutro. Będzie może i więcej, bo sprawa ma się odbyć dopiero o 14.15. Miałam być tutaj pół godziny wcześniej, ale los ułożył się inaczej. Powiem krótko. Jeśli w naszym kraju lekarze, dziennikarze i obywatele nie mogą mówić prawdy, są cenzurowani, to nie żyjemy w wolnym kraju. Brawo! Jeśli żyjemy w kraju demokratycznym, musi być demokratyczna, społeczna kontrola nad zjawiskiem konfliktu interesów funkcjonariuszy publicznych. Decyzje podejmowane w imieniu nas wszystkich i dotyczące naszego zdrowia i naszych pieniędzy, a przede wszystkim naszych dzieci, muszą należeć do społeczeństwa, a nie do osób, których nazywam farmaterrorystami. Brawo. W cywilizowanych krajach zachodnich osoby, które decydują o szczepieniach, decydują o ochronie zdrowia, muszą składać oświadczenia o konflikcie interesów i to jest coś zwykłego. Za każdym razem, gdy podejmują kolejną decyzję, urzędnicy państwowi muszą kontrolować, czy nie ma konfliktu interesów, czy podejmują decyzje w imieniu naszego dobra i dobra naszych dzieci. W Polsce okazuje się, stowarzyszenie w imieniu obywateli nie może zapytać Ministerstwa Zdrowia, nie może zapytać rządu o konflikt interesów. Jestem zaskoczona, jest to sytuacja absurdalna, że ja prywatnie jestem ciągana po sądach za petycję w imieniu 12 tysięcy osób, które ją podpisały. Nasze stowarzyszenie w imieniu tych osób wystosowało tę petycję do polskiego rządu, wymieniając w niej członków pediatrycznego zespołu ekspertów do spraw programu szczepień ochronnych, wspominając też inne gremia eksperckie decydujące o nie tylko o szczepieniach, ale i o ochronie zdrowia, wymieniając też obecnego wiceministra, to wszystko powinno być wyjaśnione i poddane kontroli społecznej. Dlatego zapraszam też Państwa o godzinie 16 na debatę pod tytułem Nadzór społeczny nad systemem szczepień w Polsce, gdzie będziemy mówić, jakie są problemy, jakie tragedie dotykają polskich rodzin, polskich dzieci z powikłaniami poszczepiennymi, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jakie są przyczyny tego, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak te problemy rozwiązać. Mamy takie same prawa jak rodzice na Zachodzie, gdzie szczepienia są dobrowolne, gdzie są systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne, gdzie rodzic jest rzetelnie informowany, jakie ryzyko wiąże się z podaniem szczepienia, gdzie nie jest terroryzowany z tego powodu, że podejmuje inną decyzję, niż zadecydowali urzędnicy. Dziękuję bardzo. Brawo! Brawo! Stop cenzurze! 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 Szczepienie ludzi bez ich zgody to jest pogwałcenie ich praw, już pomijając to, że lekarze nie uświadamiają swoich pacjentów, jakie konsekwencje mogą wywołać nie te szczepienia, to jest coś w ogóle zasługującego na potępienie. Takie coś, jak będzie 10 osób, które mówi, poszedłem zaszczepić dziecko, nie dostałem żadnej urodki. Jedyne, co mi powiedzieli, to, że może być tak, że moje dziecko będzie miało zaczerwienienie albo gorączkę i jakby była ta gorączka i się utrzymywała dłużej niż 3 dni, to żebym się zgłosił. I jeżeli, no powiedzmy, że to jest dużo informacji, jeżeli to jest cała informacja, a ktoś na przykład jeszcze później przychodzi, miał doświadczenie takie, że przyszedł i powiedział, moje dziecko po szczepieniu miało to i to. Ale to nie jest związane. Jako Kukiz 15
popieramy działalność Stop NOP w całej okazałości tego, tych haseł i tego przeciwstawienia się tej mafii farmaceutycznej, nie tylko w naszym kraju, nie tylko w naszym mieście, ale i na całym świecie. Takie ruchy się rodzą nie tylko w Poznaniu, nie tylko Stop NOP, nie tylko popiera Kukiz, ale popierają ich miliony organizacji na całym świecie. Prędzej czy później musi to się skończyć. I my jesteśmy wszyscy za tym, żeby jak najwcześniej to nastąpiło. I to spotkanie, to poparcie tutaj dla Justyny świadczy o tym, że społeczeństwo nie jest obojętne dla tego zjawiska, dla tej patologii, przeciwstawiania się tym patologii, który zapoczątkowała ta Justyna, ruch społeczny Stop NOP i za to, że ci ludzie walczą o swoje dzieci, o zdrowie własnych dzieci, stają tu przed tym sądem w majestacie prawa, pseudoprawa tego kraju. Przed rozprawą nie czuję strachu, bo widzę, jak wielkie, jak olbrzymie mam wsparcie i widzę, że bez względu na to, jaka będzie decyzja sądu, to wszystko, co się dzieje w tej chwili, spowoduje, że szybciej doprowadzimy do zmian. Jeśli ja przegram tę sprawę, myślę, że ta sprawa wypłynie po prostu poza nasz kraj i wywoła oburzenie, bo nie jest wolnym krajem kraj, w którym cenzuruje się lekarzy, bo w odpowiedzi na cenzurę lekarzy powstała petycja. Nie jest wolnym kraj, w którym na żądanie Naczelnej Izby Lekarskiej usuwa się program ze strony TVP, publicznej telewizji finansowanej z pieniędzy obywateli. I nie jest wolnym kraj, w którym działacz społeczny za petycję żądającą kontroli funkcjonariuszy publicznych może trafić do sądu, do więzienia i zapłacić olbrzymią karę. Dziękuję. Mamy posiedzenie niejawne. Jak ale ja bez rozpoczęcia sprawy czy są niejawne. 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 Tak, ale to jest bardzo ważne i musimy procedować. A to możemy zrobić bez obecności prawnej. Także proszę Państwa o opuszczenie. W tym momencie, na tym etapie nie. Na tym etapie proszę Państwa opuszczenie. Oskarżyciel w tej sprawie prywatny wyraził zgodę z uwagi na bardzo ważny interes społeczny, żeby ta sprawa odbywała się w sposób jawny, żebyście Państwo mogli przekazywać informacje dotyczące tego postępowania i problemów, które cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Dziękujemy. Tak, z oskarżenia prywatnego to jest normalne, że sprawa co do zasady jest niejawna. Jeszcze raz, pana Wyszewskiego nie życzył sobie obecności mediów. Media musiały wyjść. Nie wiem, czy publiczność, teraz jeżeli chodzi o ten etap rozprawy. On się powołał na jakiś paragraf, że jest niejawne. Ja mam tylko takie szybkie informacje dodatkowe, które teraz tak na wybiegu, prawda, dostałam. Wiem tylko, że na pewno zostaną wypuszczeni przedstawiciele organizacji, bo nie może tak być, że organizacje nie będą mogły w tym uczestniczyć.
ale nie wiemy, co się teraz wydarzy i za chwilę po prostu za 3 minuty się dowiemy, tak? Czy za 5 minut. Nie wiem, czy publiczność będzie mogła później wejść. Tylko i wyłącznie, czy istnieją przesłanki utajnienia postępowania, przynajmniej w zakresie dostępu mediów, ponieważ nie można wykluczyć, że postępowanie obejmuje sprawy mogące naruszyć prywatność. To 7 grudnia 2011 roku. 10 grudnia rano nie żył. Po podaniu szczepionki Telepur. Ośrodku Zdrowia Nowe Skarby. Zostało potwierdzone, że to było powodem szczepienia. No niestety nigdy nie było potwierdzone. Natomiast sekcja zwłok wykazała obrzęk mózgu, który spowodował zatrzymanie krążenia i oddechu. Oczywiście i uszkodzenia narządów wewnętrznych, obrzęki narządów wewnętrznych. Do dziś dnia nie ma winnych, nie zostało zgłoszone to jako NOP. Nie jest to potwierdzone. 18-letni jak możliwe, że w 3 dni dokładnie. Poszedł na jak to jest w ogóle możliwe? Pan powiedział, że jak Wigni dokumentację ukrywają. Tak, dokumentację medyczną zabezpieczono dopiero na mój wniosek po miesiącu czasu. Muszę sobie wyobrazić. Oczywiście. Pobrane zostały wycinki tkanek z narządów wewnętrznych, które zostały wysłane do Poznania, tutaj do badań, po 3 miesiącach. Też proszę mi wytłumaczyć, jak to wygląda. Co mówią lekarze? Lekarze? Pani doktor, która zaszczepiła mojego syna, nie będę używał nazwiska, bo może nie poza tym momencie. Jak byłem się spytać, co się wydarzyło, powiedziała mi takie słowa. Pan nie wie? Przecież pański syn był nieubezpieczony. Proszę dodać sobie komentarz. Ja wyszedłem z gabinetu lekarskiego. Nie dyskutowałem. No nie ma sensu. Tak. Świadkiem jest moja córka. Nie nagrywaliśmy. Szkoda. Szkoda. Ale dla sędziów. Jest prokuratorów. Czego pan oczekuje? Proszę panią, na pewno zmian. Na pewno tego, żebyśmy mieli własną wolę do wyrażania woli o szczepienie, jasną i wyraźną, a nie pokrętną, bo mimo iż Konstytucja Rzeczypospolitej zapewnia nam tę swobodę, nie dostajemy. I no nie wiem, czy jeszcze więcej powiem. Rozumiem, że wszyscy tutaj państwo są rodzicami, ale zna pan inne osoby, które zdarzyło się coś podobnego? Tak, oczywiście. Panią Karolinę Rojek. Kuba Skal, który po szczepionce na gruźlicę zmarł, kiedy przed rodzicami przez pół roku ukrywano dokumentację medyczną związaną z sekcją zwłok, którym prokurator odebrał wszystkie dokumenty, które miały w jednym egzemplarzu. Wiedzą, że z biednej gruźlicy sobie nie dawał kopii nie zrobił. To dziś sprawa jest wyjaśniona. Na pewno, na 100% powodem śmierci do szczepionka do cerkwi, ponieważ dziecko zmarło, mając... Nie, to nie ma, ja jestem ścianą. Można sobie usiąść, ogłoszenie postanowienia sądu Janowy Pozwól Bądu Odbierzec w Poznaniu Wydział Wózków Karny w składzie przewodniczącym. Można prosić mikrofon. Protokolem sekretarz sądowy Anna Szar przy udziale oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym sprawy przeciwko Justynie Socha oskarżonej o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 1 i paragraf 2 Kodeksu Karnego z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia w punkcie 1 na podstawie artykułu 17 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 339 paragraf 3 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego umorzyć postępowanie przeciwko Justynie Socha w sprawie 8K638. Brawa! Dziękujemy!
Jak to pani skomentuje? Cieszy mnie takie postanowienie sądu. Myślę, że absurdalne było karanie mnie za petycję podpisaną przez 12 tysięcy osób, która powstała z inicjatywy stowarzyszenia. Stowarzyszenia, które ma konkretne cele. Chce szanowania praw pacjenta w Polsce, tak jak jest to na zachodzie, czyli dobrowolności szczepień, takie jak jest w 18 krajach europejskich. Chce funduszu odszkodowań. O przesłankę braku znamion czynu zabronionego. Że może stowarzyszenie występować z petycją, że jest to uzasadnione, można pytać o audyt. W państwie demokratycznym, państwie prawa, stowarzyszenie, które realizuje cele społeczne, nie może być w ten sposób. Tak jest. Dobra. Pani jesteś prosić przedstawić? Adwokat Arkadiusz Tetela, obrońca Stanisław. Tak, to ma być. Ministerstwo Zdrowia, pani Dagmara Kozłasińska, stworzenie nowej grupy eksperckiej. Faktycznych podstaw oskarżenia, tak znamion czynu zabronionego, oceniając już na etapie wstępnym akty oskarżenia, sąd ma prawo podjąć taką decyzję i taka decyzja została podjęta, chociaż wolelibyśmy, żeby sprawa się toczyła, była rozpoznawana, żeby był przeprowadzony przewód sądowy, żeby wyjaśnić przyczyny, dla których została wystosowana petycja z prośbą o audyt członków zespołu, który doradza ministrowi zdrowia w zakresie szczepień. Ta prośba o audyt nie powstała sama z siebie. To byli po prostu liczne osoby, które zwracały na wątpliwości, choćby związane z brakiem sprawozdań finansowych fundacji osób, które są członkami zespołu doradczego. Serdecznie. Dziękuję za to, że spaliście, bo naprawdę w tych czasach wszyscy się boją przyznać do swoich poglądów. Jeśli przychodzi do mnie ktoś i mówi, że za polubienie naszego wpisu na Facebooku traci klientów, albo przyjaciół, jeśli dochodzi do tego, że lekarze, przedstawicieli zawodu prawniczego, aby nie bali się nam pomagać, występować w imieniu ofiar tego systemu. Szanowni Państwo, ja witam Państwa na debacie. Za chwilkę tutaj szef stowarzyszenia z Stop No, czyli prezes pan profesor Kuskę, będzie miał swoje kwestie i tutaj będzie prezentował Wam między innymi temat totalitarna polityka szczepień w Polsce, czy jesteśmy świadkami narodzin faszyzmu medycznego i całą swoją prezentację. Ja chciałabym przede wszystkim przywitać Was Państwa i podziękować Wam za udział w imieniu całego zarządu Stop No. Ja nazywam się Ewa Kucharska, mam również przyjemność być członkiem zarządu i teraz pozwolę sobie przedstawić naszych dzisiejszych gości.
Justyna Socha, wszyscy Państwo ją znacie. Proszę bardzo. Agnieszka Kutyłowska, również Stowarzyszenie Stodna, członek zarządu. Włodzimierz Pawelec, również Stowarzyszenie Stodna. Przemysław Kuskę, to już też tutaj przedstawiłam, Stowarzyszenie Stodna. Doktor Hubert Czerniak. Doktor Andrzej Święcicki. Będzie również z nami prawnik Stowarzyszenia Stop NOP, pan Arkadiusz Mecenas, Arkadiusz Cetela. On dojdzie lada moment, także musimy tutaj być wyrozumiali, będzie na pewno z nami. Szanowni Państwo, na debatę zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Funduszu Zdrowia. No i tak chciałabym symbolicznie tutaj postawić karteczki właśnie z ich danymi, ponieważ nikt z tych Państwa się nie zjawił. To znaczy, że tak naprawdę chyba nie interesuje ich temat powikłania, nie interesuje ich to, co, że tak powiem, dzieje się w tej chwili w kwestii szczepień. Także bardzo proszę, sami ocencie, jak ocenić ich postawę. Ja myślę, że jest to niedopuszczalne i karygodne, że nikt tutaj z urzędów nie przyszedł, nie chciał się zmierzyć z tym, co w tej chwili się dzieje w kwestii szczepień. Ze względu na wynik, jaki dzisiaj byśmy osiągnęli, i tak jesteśmy wygranymi. Ponieważ druga strona, która wykonała ten nierozważny ruch, po prostu sama siebie zaszachowała i zamatowała na samym początku. Ale przejdźmy do naszego spotkania. Tematem dzisiejszej prezentacji będzie totalitarna polityka szczepień w Polsce i czy jesteśmy świadkami narodzin faszyzmu medycznego. Brzmi to dość groźnie, ale sami Państwo ocenicie pod koniec spotkania, czy jest w tym choć ziarenko prawdy, co za chwilę powiem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polska jest krajem, gdzie noworodki są szczepione w pierwszej dobie życia dwoma szczepionkami. W zachodniej Europie nie prowadzi się szczepień noworodków. Szczepienia są przesunięte na drugi, trzeci, czwarty miesiąc życia. W Polsce noworodki otrzymują szczepionkę przeciwko gruźlicy, BCG i żółtaczce typu B. Szczepione są dzieci nieraz kilka minut po zakończeniu porodu. Szczepione są wcześniaki i dzieci chore. Procedura szczepienia odbywa się bez wyrażenia świadomej zgody na ten zabieg medyczny. Dzieci są po prostu zabierane matką i szczepione z automatu. Noworodki są podkradane i w tym czasie szczepione. Rodząca matka jest przymuszana do wyboru opieki z POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli odmówi wskazania przychodni, do której trzeba zapisać, lekarz grozi jej odebraniem dziecka przez policję i sąd rodzinny. To jest kolejna kuriozalna ustawa, która została wprowadzona w zeszłym roku. Szczepionka BCG zawiera żywe wirusy gruźlicy bydlęcej oraz składnik tajemniczo brzmiący MSG, czyli popularny glutaminian sodu z chińskich zupek. Szczepionka Evax B przeciwko żółtaczce typu B nie jest stosowana w krajach zachodnich i nigdy nie była z powodu bardzo wielu ciężkich powikłań i niepożądanych odczynów poszczepiennych. To jest bardzo ciekawy dokument. Jest to zapis posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia dotyczący m.in. szczepień przeciwko gruźlicy. I tutaj sam dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, pan Kazimierz Roszkowski-Ślisz, wypowiada się w następujący sposób. Że szczepionki nie mają żadnego wpływu na zapadalność i to również na zapadalność u dzieci. Dowód jest prosty, mianowicie jeżeli zbadamy tempo spadku zapadalności w krajach o lepszych wskaźnikach epidemiologicznych i w Polsce, to tempo spadku jest dokładnie takie samo. Niezależnie od tego, że w tamtych krajach się nie szczepi, a w Polsce się szczepi. Tempo spadku wynosi około 2,5% rocznie. Czyli wniosek jest jasny. Szczepionka przeciwko gruźlicy nie działa. Potwierdzają to bardzo duże badania przeprowadzone w Indiach, gdzie po 7,5 roku obserwacji stwierdzono, że na gruźlicę zapadają znacznie częściej osoby szczepione przeciwko gruźlicy niż nieszczepione. Bardzo fajnie wypowiadają się nasi zachodni sąsiedzi. Instytut Roberta Kocha, czyli jakby odpowiednik naszego sanepidu, czy głównego inspektoratu sanitarnego,
wycofał rekomendację dla tej szczepionki z powodu bardzo wielu ciężkich powikłań. I nie stwierdzono, aby ona po prostu miała jakąkolwiek skuteczność. Natomiast co w Stanach Zjednoczonych, ojczyźnie wszystkich masowych szczepień, tam się wszystkie te szczepionki wynajduje. Otóż czytamy, że w latach 1930-1950 stanowe i lokalne wydziały zdrowia poczyniły znaczne postępy w działaniach zapobiegania chorobom, w tym odprowadzania ścieku, uzdatniania wody, bezpieczeństwa żywności, zorganizowania usuwania odpadów stałych i edukacji społeczeństwa na temat praktyk higienicznych. Czyli to jest jakby jasne wskazanie, to jest fragment dokumentu amerykańskiego Urzędu do Spraw Kontroli Chorób, CDC, a więc źródło jak najbardziej poważne i wiarygodne, zawsze przytaczane jako jedyne źródło mądrości przez naszych ekspertów w wakcynologii i pediatrii, którzy mimo potem mają konflikt interesów, nawet to jest ich prywatna sprawa. I tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o spadek zachorowań na gruźlicę, to główną rolę odegrała higiena przez samocha. A szczepienia w Stanach Zjednoczonych nigdy nie były stosowane. To jest fragment apelu profesora Andrzeja Zielińskiego. Zamieścił tam kilkanaście grafik dotyczących powikłań poszczepiennych i ich zgłaszania w poszczególnych województwach. I zobaczcie Państwo, że na przestrzeni lat 2003-2007 jaka jest rozbieżność pomiędzy województwem podlaskim a podkarpackim? Wszystkie dzieci w Polsce dostają szczepionkę przeciwko gruźlicy. I teraz w jednym województwie jest zgłaszana ilość napów kilkadziesiąt razy większa niż w innym. Wniosek z tego jasny, że lekarze nie potrafią rozpoznawać powikłań poszczepiennych i nie potrafią ich zgłaszać, albo nie chcą, albo się boją, albo nikt ich tego nie nauczył. To jest nasz bohater, można powiedzieć mentor Stowarzyszenia Stopnow, ponieważ mamy dokładnie te same cele. Profesor Andrzej Zieliński w 2008 roku, czyli 8 lat temu, wygłosił apel do lekarzy, żeby raportowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych było podstawą oceny bezpieczeństwa szczepionek i praktycznym zastosowaniu po zarejestrowaniu i dopuszczeniu na rynek. Apeluję więc do kolegów lekarzy o skrupulatne dokonywanie obowiązków zgłoszeń zachorowań i NOP dla wspólnego dobra lekarzy i pacjentów. Nie wiem, dlaczego pacjenci są wymienieni na drugim miejscu. W każdym razie ten apel ukazał się na stronach internetowych Państwowego Instytutu Zdrowia. Może nasuwa się pytanie, co pan profesor Andrzej Zieliński zrobił w tym kierunku, żeby poprawialność zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych się zwiększyła. Ale chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. To jest fragment pracy profesora Jacka Wysockiego i dr Hanny Czajki. Profesor Jacek Wysocki jest obecnie prezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a więc jest człowiekiem, który zna się na rzeczy. I otóż tych dwoje lekarzy w 2002 roku, czyli 14 lat temu, pisząc pracę na temat jednego z powikłań niepożądanego czynu poszczepiennego po szczepionce błonnica tężec krztusiec, chodziło o powikłanie, na które się nazywa zespół hipotoniczno-hiporeaktywny, HHE. On się charakteryzuje gwałtowną utratą przytomności, tętno jest niewyczuwalne, oddech jest niewyczuwalny, dziecko po prostu wiotczeje, jakby zupełnie było odłączone od życia. Skóra robi się blada albo szara. Z dzieckiem nie ma żadnego kontaktu. I podczas tych badań nad tym niepożądanym odczynem poszczepiennym profesor Wysocki i dr Hanna Czajka zauważyli, że ilość przypadków tego powikłania, które odkryli, na które zwrócili uwagę w czasie swoich pięcioletnich badań, stanowi 58% wszystkich tego typu powikłań zarejestrowanych w całej Polsce. Wnioski są takie, że oprócz konieczności poprawy systemu rejestracji NOP, zasadnym jest rozpowszechnienie wiedzy na temat tego powikłania HHE oraz innych NOP wśród lekarzy praktyków. Przepraszam, co to znaczy? Zasadnym się wydaje, żeby wśród lekarzy rozpoznawać, żeby ich uczyć rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych. To na studiach tego nie mają? Drodzy Państwo, nie mają. Nie uczy się lekarzy na studiach, że jest w ogóle coś takiego jak niepożądany odczyn poszczepienny.
uczy się ich tylko jednego, że jak przechodzi pielęgniarka ze szczepionką w ręce, to trzeba przeklęknąć i skłonić głowę. Tak się, drodzy Państwo, rodzi nowa religia. Jeżeli ktoś podniesie język i wypowie się niekorzystnie na temat szczepionki, albo wspomni, że po szczepieniu mogą być powikłania, albo niepożądane czyny poszczepienne i że ma to związek ze szczepieniem, spotka go surowa kara. Nasze stowarzyszenie w zeszłym roku przeprowadziło ankietę, z którego płynie jasny wniosek, że ilość lekarzy, którzy samodzielnie, z własnej nieprzymuszonej woli, samodzielnie zgłosiło NOP do sanepidu, to jest niecały 1%, to jest 95%. Za rok 2014 ilość zgłoszonych NOP do sanepidu to jest 2469 przypadków na 8 milionów dawek szczepionek. Niech to będzie ten 1%, więc gdyby 100% lekarzy wywiązało się ze swojej roboty jak należy, a więc tych NOP-ów byłoby już 250 tysięcy, ćwierć miliona. A faktyczna liczba NOP-ów jest całkowicie nieznana, ponieważ bardzo wielu rodziców nie ma pojęcia, że po szczepieniach może wystąpić niepożądany odczyn poszczepienny, ponieważ ufają lekarzom, tak jak większość z nas zrobiła to do pewnego momentu, a lekarz zawsze powie jedno, że to jest normalne, że wszystkie dzieci to mają i że nie ma się czym przejmować, szczepionki są bezpieczne i że dziecko z tego wyrośnie. Być może wyrośnie, a być może nie. Ten diagram pokazuje, w jak zastraszającym tempie rośnie hospitalizacja niemowląt, dzieci i młodzieży w poszczególnych latach, kiedy były wprowadzane kolejne szczepionki. Zwróćmy na pierwszy słupek. Ten zielony, który dochodzi do liczby 6 tysięcy, to jest rok 2003. Czerwony, ten najbardziej z prawej, dochodzący do 9 tysięcy, to jest rok 2013. Przez te kilka lat ilość hospitalizacji niemowląt dzieci poniżej 1 roku życia wzrosła o 52%. Możemy tutaj zauważyć ścisłą korelację z datami kolejnych wprowadzań kolejnych szczepionek do kalendarza szczepień. I co z tym faktem zrobić? Czyżby to było, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, że zamiast chorób wieku dziecięcego są ciężkie choroby przewlekłe, z którymi dzieci będą się musiały mierzyć do końca swoich dni? Bardzo bym zachęcał i namawiał, żeby zacząć korzystać ze swoich praw właśnie od tego, namawiać rodziny, bliskich, znajomych, którzy mieli NOP, żeby nawet po czasie jakimś odległym spisywać oświadczenia i wysyłać listem poleconym, składać tego typu zgłoszenia. Do sanepidu? Do sanepidu, do lekarza kwalifikującego, do producenta szczepionki. Co jeszcze? Pytać podczas... Bo oczywiście w obecnym systemie prawnym szczepienia są przymusowe, to Państwo wiecie. Ale zachęcam, żeby pytać właśnie o możliwość wystąpienia powikłań, zadawać pytania sanepidowi na piśmie, jak jest udzielona odpowiedź niewyczerpująca, składać skargę. Macie Państwo prawo uzyskać wyczerpującą odpowiedź od organu administracji na temat możliwych powikłań. Składać na to skargę do sądu administracyjnego, bo to sąd administracyjny decyduje, czy taka skarga jest dopuszczalna. Sąd będzie wtedy oceniał, czy takie wydanie zaświadczenia narusza prawa obywatelskie, czy państwa prawo do informacji i czy należy organowi nakazać udzielić odpowiedzi, czy jest niezaskarżalny. W każdym razie spowoduje to, że sprawa z sanepidu, z tego etapu związanego z rozpoczęciem przymusu szczepienia, trafi do sądu administracyjnego, czasami nawet na rok, na półtora, żeby dowiedzieć się, że jakaś informacja była niewystarczająca, że powinniście Państwo uzyskać informację bardziej wyczerpującą. To jest taki rodzaj, że powiedziałbym, włoskiego strajku postępowania w ten sposób. Natomiast uważam, że to wpłynie na pewną świadomość również urzędników i da Państwu potem argument w dalszym postępowaniu z sanepidem, które Państwa prawnik będzie mógł wykorzystać. Namawiam, że jak Państwo przejdziecie już etap postępowania administracyjnego i traficie do sądu administracyjnego,
żeby w każdej sprawie formułować wniosek, zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego. No mogę czuć tylko radość. Wygrałam sprawę w sądzie. Sędzia postanowił, że nie jestem winna oczerniania kogokolwiek, publikując petycję stowarzyszenia. Zobaczyłam, że wokół jest wiele osób, które cierpią przez to, co się dzieje w Polsce i które już nie chcą milczeć, które będą działać i wspierać działania stowarzyszenia w celu wprowadzenia koniecznych zmian. Mimo, że nie było tutaj przedstawicieli urzędów, myślę, że naładowaliśmy baterie, żeby jednak doprowadzić do konfrontacji i debaty, żeby osoby odpowiedzialne za obecne błędy poniosły konsekwencje, a to, co złego się dzieje w Polsce, po prostu straciło rację bytu. Także cieszę się, że to się wydarzyło i mam energię na kolejne działania razem z zarządem i wszystkimi członkami stowarzyszenia oraz przyjaciółmi, którzy są wokół nas zebrani. No dobra, nasza. Dziękuję.